Cześć, witajcie, ja jestem Suert. No i jesteśmy w grze Red Dead Redemption 2. Słuchajcie, jesteśmy chyba w największym mieście w tej grze, w Saint Denis. Zobaczcie, obszar tego miasta jest ogromny. Mamy tutaj wszystko, wszystko dosłownie. I domino, i pokazy, i tutaj mamy krawca. Tutaj mamy golibrodę. Tu jest fotograf, tutaj jest salon i tak dalej, i tak dalej. Jest i lekarz, i jest też to, co mnie interesuje i być może was najbardziej. Traper, straganiarz na targu w Saint Denis, szczególnie zainteresowany skórami dzikich zwierząt. Traper potrafi tworzyć przedmioty na zamówienie, jeśli dostarczysz mu odpowiednie materiały. Można u niego również kupić akcesoria łowieckie. No i właśnie. Mam skórę legendarnego wilka i tylko ten gościu, właśnie ten, do którego się teraz zbliżamy, Traper, tylko on może od nas taką skórę kupić. Jeżeli wybierzemy opcję sprzedaj, to tutaj mamy, widzicie, wszystko pokazane, co my mamy, jaką mamy możliwość, jakich towarów możliwość mamy na sprzedaż u Trapera. No wszystko, co pochodzi ze zwierząt albo jest związane z polowaniem, skóra legendarnego wilka, wartość 43 dolary. To nie jest jakaś kupa szmalu. To nie jest dużo pieniędzy. Szkoda tej skóry w ogóle tutaj u niego sprzedawać. No, ale jeśli ktoś kasy potrzebuje, a nie chce tej skóry, to może u Trapera sprzedać. Jeszcze jedna ważna rzecz, wydaje mi się chyba nawet istotna. Któregoś dnia upolowałem legendarnego niedźwiadka. No i ta skóra, robiąc jakąś tam misję, ta skóra zupełnie mi przepadła. No i co? I ona znajduje się u Trapera. Już jej nie mogę sprzedać niestety, ale możemy, wybierając opcję kup. Są ubrania, są zestawy ubrań. Może wejdźmy w zestawy ubrań i mamy na przykład łowca niedźwiedzi. Jak wejdę w łowcę niedźwiedzi, w ten zestaw, to zobaczcie, mógłbym już zrobić sobie kapelusz z głowy niedźwiedzia za 40 dolców i jest tutaj ta skóra legendarnego niedźwiedzia. On już ją, ten traper, jakby ma, więc te skóry, jeśli wam zginą z legendarnych zwierzaków, no to one u trapera się znajdą, tylko że już nie będziecie mogli ich sprzedać, a zamiast tego będziecie sobie mogli zrobić właśnie takie różne przedmioty. Lekko ciepłe ubranie połącz z innymi ciepłymi przedmiotami, aby zapewnić sobie ochronę przed zimnym. Co tu jeszcze byśmy mieli z łowcy niedźwiedzia? Skóra legendarnego niedźwiedzia, skóra bizona w idealnym stanie. No właśnie, skóry, z których coś możemy stworzyć, one muszą być w idealnym stanie, także no nie można zwierzaka za mocno pokiereszować, no bo niestety taka skóra już tutaj się nie przyda. No macie różne zestawy, łowca jeleni, łapacz snów, proszę, drapieżnik, całkiem przyjemny, myśliwy, ryzykant, tropiciel, o proszę, biały bizon. Powiem wam, że na razie chyba nie chcę nic tutaj kupować, a tutaj mamy po prostu pojedyncze te ciuszki, kapelusze, dekoracje, różne takie pierdółki. Udoskonalone wyposażenie, proszę. Co by nam to dało? Jeździec. Bandolier jeźdźca. Nie posiadasz tego przedmiotu. Nie są odblokowane akurat te przedmioty w tej chwili. Strzelec wyborowy też. No nie wiem, co jeszcze trzeba zrobić, żeby te przedmioty odblokować. Być może trzeba zrobić jakiś postęp fabularny. Albo coś tam jeszcze odkryć. O proszę, druga kabura mistrza łowiectwa. Mamy taką zwykłą, a proszę, tutaj moglibyśmy mieć coś takiego fajnego. No ale dobra, to są wszystko takie ozdobniki, ja to będę sobie nazywał pierdółkami, bo nie jest to chyba mi aż tak tutaj do niczego potrzebne. No w każdym bądź razie nie będę sprzedawał tej skóry wilka, może kiedyś rzeczywiście się zdecyduję, no i coś będziemy sobie tutaj mogli u niego wytworzyć. Siodło do pościgów, proszę. Traper nie ma wszystkich potrzebnych składników. Ano nie ma skóry bobra w idealnym stanie. A jakie przedmioty tutaj można u niego? Przynęta na drapieżniki możemy kupić, na roślinożerców. Zapach maskujący, nóż do rzucania, tomahawk. To wszystko traper ma.
Doskonalone wyposażenie, to już chyba żeśmy widzieli. Pas, no dobra, to wszystko żeśmy sobie coś tam popatrzyli. W każdym bądź razie już wiecie, gdzie jest Trapper, co u niego można zrobić. Jeszcze jedna ważna postać jest w Saint Denis. No nie tylko w Saint Denis, on też jest, znajduje się na ranczu Emerald. No i jest to Paser. Najlepsze, no, lekko trącić babeczkę, ona już się rzuca, już tam jest zaznaczona na czerwono na minimapce. Na szczęście to wszystko poznikało. Jesteśmy u Pasera, moi drodzy. No u Pasera wiadomo, można sprzedawać, to też jest bardzo ważne. Można sprzedawać różne błyskotki z kradzieży, zegarki kieszonkowe, bransoletki, ale też on może wytwarzać nam fajne przedmioty jako zdoby i talizmany. Jeżeli z jakiegoś legendarnego zwierzaka zdobędziecie, ja na przykład mam chyba serce wilka, to z tego serca wilka można sobie coś będzie u niego wytworzyć. Nie wiem co, zaraz sobie zobaczymy. Mam też łapę lwa, którą zdobyłem w jednym z zadań pobocznych. No zobaczymy co on nam tutaj oferuje. Weźmy sobie sprzedaż. No właśnie, mamy sztabki złota. 300 dolców. Sprzedajmy tą sztabkę. Powinny być jeszcze dwie sztabki, dokładnie. Dwie, duża sztaba złota. Jedna o wartości 500 dolców, to jest ze skarbu gangu Jacka Halla. To znaleźliśmy. To mamy. Tu jeszcze mamy małą torbę z biżuterią za 25 dolarów. Sprzedajmy sobie najpierw te sztabki. Wow! 1628 dolców. No takiej kasy w tej grze to jeszcze tutaj nie widziałem. To sobie sprzedaliśmy i można u niego coś kupić. Dynamit, tomahawk, nóż do rzucania, czyli podobne rzeczy co Trapper, no ale też ma inne i żarcie, i bimberek, i olej do broni. No mam akurat 5 takich oleju, więc więcej mi nie trzeba, więcej mi nie wejdzie. Można właśnie wytworzyć też przedmioty. No i teraz słuchajcie, patrzcie, mam łapę lwa. No i w zasadzie z tej łapy lwa mógłbym sobie zrobić ozdobę. Ta ozdoba co ona daje? Trwale zwiększa przyrost doświadczenia wytrzymałości o 10%. Tak więc słuchajcie, nie sprzedawajcie takich rzeczy jak łapa lwa, pazur lisa, poroże łapity i tak dalej. Bo zobaczcie, z tego można stworzyć naprawdę, naprawdę fajne przedmioty. Oczywiście ozdobę lwa wytworzymy sobie. No i jest ozdoba z łapy lwa. Mam jeszcze serce wilka i ozdoba z serca wilka. Ciekawe, ile tych ozdób naraz można nosić, ale to sobie zaraz zobaczymy. Wypijaj 2 razy więcej alkoholu, zanim poczujesz negatywne skutki upojenia. No i super, będzie można pić alkohol. Jakby bez uszczerbku tutaj na zdrowiu. No i to wszystko co tutaj w tej chwili jestem w stanie u tego pasera wytworzyć. Czy coś jeszcze chcemy mu sprzedać? Chcemy mu jeszcze sprzedać, bo tam widziałem taki, miałem worek z kosztownościami, mała torba z biżuterią za 25 dolców. Sprzedajemy. Srebrna klamra z zatrzaskiem, to już są takie groszowe w tej chwili sprawy. Po tym jak się obłowiłem z tych sztabek złota, to już naprawdę te pieniądze tutaj za bardzo nie robią. No właśnie, tutaj mamy na wyposażeniu w tej chwili ozdoba z serca wilka, ozdoba z łapy lwa i to już po prostu wygląda na to, że mamy. My tego nie musimy już ściągać, zakładać. To wszystko po prostu jest. Sobie zaraz jeszcze sprawdzimy. Dobra, mamy pasera, mamy trapera, wracamy do konia. Przejdziemy się jeszcze do rusznikarza. On też jest gdzieś tutaj w tym mieście. Oj, 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 zaraz bym go popchnął i już by była bijatyka. Także, moi drodzy, Saint Denis to potężne miasto i tutaj po prostu wygląda na to, że w tym mieście zrobicie wszystko, nawet łącznie z potrącaniem
ludzi, bo po prostu, o proszę, jest tu ciasno. Wszyscy się kręcą, tramwaj chyba nie mógł przejechać przez mojego konia. No trudno. Spróbujemy zaraz znaleźć rusznikarza. Jeszcze pokażę wam rusznikarza. Rusznikarz był też Valentine, także tutaj z tym nie powinno być problemu. No tutaj mamy rusznikarza. Wybierzemy się do niego. Co oferuje rusznikarz? No możecie sobie kupować broń, możecie sobie kupować amunicję, możecie ulepszać broń permanentnie, tak? Czyli raz kupione ulepszenie, ono do karabinu na przykład, to ono już zostaje przy każdym rodzaju tych na przykład karabinów. Ajajaj, ja nie chciałem tutaj nic wyciągać, broń Boże. O, właśnie, karabin z zamkiem obrotowym, karabin powtarzalny Lancaster. I do wszystkich karabinków powtarzalnych kupując uzbrojenie, to coś takiego mamy. Chowajmy tą broń, bo nas zaraz tutaj, zaraz się będą wszyscy na nas rzucać. Mamy rusznikarza. Tu gdzieś bym sobie postawił tego konia, nawet nie ma go za bardzo gdzie przywiązać. Okej, wejdziemy sobie do rusznikarza. Jeszcze jedną tylko rzecz sprawdzę. Czy te ozdoby właśnie, one gdzieś tutaj są? Czy ich tutaj nie ma? One po prostu chyba... One po prostu sobie są nałożone. Tutaj mamy przedmioty. I nic więcej chyba tutaj z tymi ozdobami nie zrobimy. Nie musimy ich już zakładać, rozkładać i tak dalej. No dokładnie. Je po prostu mamy i one nam stale zwiększają te statystyki. Dobra. Wejdźmy do rusznikarza. Chyba nie tutaj jest to wejście. To może tutaj. Dokładnie. O kurde, okradł mnie. Co za koleś. Dobra, pal licho z nim. Jaki skubaniec, no kieszonkowiec. Dobra, wiele mi nie zabrał. Adam chodzi o rusznikarza. Możemy sobie zmodyfikować broń. Rewolwer Cattleman. Wybierzmy. Możemy wyczyścić broń za $1.50. Dobra, wyczyśćmy. Tutaj możemy zmieniać sobie różne uchwyty. O właśnie, w ten sposób. Ale to nam na pewno nie będzie tutaj potrzebne. Możemy kupić amunicję do rewolweru szybką albo amunicję ekspres. Widzicie, amunicja ekspres zwiększa obrażenia, amunicja szybka zwiększa zasięg. Weźmy trochę tej amunicji ekspres. 60 razy i 60 razy. Pięknie, sporo tej amunicji. Karabinek powtarzalny Lancaster. No dobra, wybierzmy jego. Wyczyścimy sobie broń. Elementy styli, amunicja. Celownik optyczny możemy dodać. Celownik mechaniczny. Proszę. Kolba. Proste słoje, szerokie słoje i tak dalej, i tak dalej. Każdą broń sobie można zmodyfikować. Co jeszcze możemy zrobić? Przejrzeć katalog. No i mamy rewolwery, pistolety, karabiny powtarzalne, akcesoria, amunicja, akcesoria. Co możemy wybrać? Ulepszona kabura i przeczytajmy tutaj. Trwale spowalnia psucie się wszystkich broni o 20%. No widzicie, 45-50. Trwale spowalnia psucie się wszystkich broni. Dobra. Zainwestuję w to. Mamy już ulepszoną kaburę. No i to wszystko, co tutaj, to tutaj akurat mogliśmy zrobić. Tu jest ulepszone bandolier. Ktoś mnie kiedyś pytał w komentarzu, skąd mam na ramieniu taki pas, pas z amunicją. No to właśnie to jest ulepszony bandolier. Trwale zwiększa maksymalny udźwig amunicji do karabinów powtarzalnych.
karabinów i strzelb o 50%. Dobra, to mamy akcesoria. Zobaczmy sobie karabiny powtarzalne. No i tutaj już możemy broń kupować. W tej chwili za karabin powtarzalny Litchfield jest zablokowany, lekki sztucer, karabin Springfield, karabin czterotaktowy i tak dalej. No wszystko tutaj o tych broniach macie bronie, ulepszenia, amunicję, można zmieniać wygląd broni, ulepszona kabura i to też już po prostu mamy założone, tak jak te ozdoby z lwa, nie z lwa. No właśnie, to wszystko jest. Tu mamy jedną, że pozwala trzymać dwie bronie krótkie i strzelać obiema jednocześnie, a tu mamy taką, że trwale spowalnia psucie się wszystkich broni. To jest bardzo fajne. Nie trzeba będzie tej broni tak szybko czyścić. Jak wiemy, brudna broń to niestety troszkę mniejsze obrażenia zadaje, no mniejsze statystyki posiada. Niektóre sklepy sprzedają na boku nielegalne towary. Pokręć się koło danego sklepu lub zdobądź informacje na jego temat od nieznajomego, a uzyskasz dostęp do niecodziennej działalności tego sklepu. O, proszę. Hej, mister. Michał. Ciekawe, czy tutaj właśnie tak jest w tym sklepie. To jest w ogóle jakaś jadłodajnia. Open your eyes, fool. Ale czy tutaj coś jest takiego, co na boku gościu sprzedaje? Tego nie wiem, no trzeba by się było pokręcić. No jeśli sobie będziecie grali, to możecie się pokręcić, jakieś takie informacje o danym sklepie uzyskać. No myślę, że takie krótkie kompendium na temat w zasadzie najważniejszych, wydaje mi się, postaci w Saint Denis, no bo nie wiadomo, co zrobić z tymi legendarnymi skórami. Nie wiadomo, co zrobić z czymś takim jak serce z wilka albo łapa z lwa. No teraz już będziecie też wiedzieli, gdzie tego miasta szukać. Saint Denis, ono jest na zachód od, przepraszam, na wschód od Rhodes, daleko na wschód od naszego obozu. Potężne miasto. Moi drodzy, no będę się z wami żegnał. Jeśli się podobało, jeśli wam to pomogło w czymś, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Trzymajcie się. Cześć!